zaczynaliśmy 5 lat temu, pamiętam, pewne były obawy, czy ktoś się zgłosi, ilu mamy tych uczniów zdolnych w województwie lubuskim. No 1400 do chwili obecnej przyznanych stypendiów, to pokazuje, że lubuskie edukacją stoi, a młodzież mamy najlepszą w Polsce. W tym roku 900 wniosków prawie wpłynęło, mogliśmy przyznać tylko 222 stypendia. No to jest naprawdę bardzo mało, ale przeznaczyliśmy na ten cel ponad 2 miliony złotych ze środków m.in. Europejskiego Funduszu Społecznego. Cieszę się bardzo, że ten program cały czas cieszy się bardzo dużą popularnością. Będzie kontynuowany, bo jest to zapisane w latach następnych. Także no nic, tylko gratulować i cieszyć się wraz z tymi młodymi ludźmi. Akurat to było tak przy okazji. Ja jakoś tak bardziej uczę się dla siebie, a nie dla tych stypendiów. I po prostu taka opcja wyszła przy okazji. No przede wszystkim dobra średnia. Miałam średnią 5,82 na koniec roku. No i czy było trudno? No trochę to poświęcenia wymagało, ale nie było jakoś bardzo ciężkie. Lubi się uczyć, sprawia jej to ogromną przyjemność, daje to dużo satysfakcji. To nie jest tak, że ja wracam do domu i mówię: Amelia, ucz się, tylko ona wraca do domu i po prostu sama z siebie siada i się uczy, i tak było zawsze. Także jest zdolna, naprawdę jest zdolna, ambitna bardzo, wie czego chce i dąży do tego, po prostu dąży sama do tego. Pierwszy raz się dowiedziałyśmy w tym roku o tym, że to jest, złożyłyśmy wniosek i myślę, że dla niej jest to super motywacja do tego, żeby się uczyć, i myślę, że to jest ogólnie fajne dofinansowanie dla niej, tak? Wiadomo, że już ma zaplanowane, co sobie kupi. Wybrała kurs językowy, ja jestem mega dumna, chcę jechać na obóz językowy, jak najbardziej jestem też zadowolona. Chcę sobie kupić telefon nowy, okej, mówię, jakby na to sama zapracowała, także jak najbardziej. Mi łatwo przychodzi nauka, więc jak dla mnie łatwo. Łatwo mi było. Średnia 5,92, z tego co pamiętam. Czyli zamierzam pytać głównie na moje pasje i zainteresowania, czyli na zajęcia dodatkowe z fizyki i z angielskiego, oraz zamierzam pojechać na obóz językowy. Jak mi coś zostanie, to telefon chciałbym kupić. Myślę, że przede wszystkim zmienię mój telefon oraz opłacę kurs języka angielskiego, który będzie zakończony certyfikatem. Jestem przedumna z syna. Ja wiem, ile pracy on tak naprawdę włożył w to, żeby uzyskać tak gigantyczny sukces, także jestem bardzo, bardzo dumna. Ignaś jest dzieckiem bardzo zdolnym, któremu rzeczywiście nauka przychodzi z dużą łatwością. Zatem uwielbia fizykę, rzeczywiście pasjonuje się tym przedmiotem, więc tak naprawdę no, wiedzieliśmy, że będzie chciał starać się o ludzkie talenty, bo jednak ta gratyfikacja finansowa pomoże mu tak naprawdę w osiągnięciu sukcesu i również uzyskaniu, miejmy nadzieję, tytułu laureata w tym roku, bo tak naprawdę no, nad tym pracuje.